Gromki Alleluja, śpiewy, dzwony, uliczne procesje, bo grób jest już pusty. Katolicy i protestanci świętują zmartwychwstanie Chrystusa. Wierni dzielą się jajkiem, składają sobie życzenia i częstują święconką. Duchowni wzywają do wielkiej przemiany życia. Paweł Puska. Od ciemności do jasności, tak jak podczas wczorajszych wieczornych nabożeństw i liturgii światła. Dla chrześcijan to symbol początku końca Wielkiego Postu. Symbol tego, co najważniejsze. Pusty grób Jezusa jest klęską wszystkich dawnych i współczesnych proroków nicości i pustki. Stąd tak, jak na koprzewnickich Bziłkach czy tu w Toruniu, podczas procesji rezurekcyjnej, radość okazywana przez wiernych. Stąd ta muzyka niesłyszanych dawno organów i hymn. Nikt z ludzi jako żywy nie przeżyje rocznicy swojej śmierci, a Chrystus tak, ją przeżywa. O tej świadomości, ale i nadziei dziś mówiono w większości kościołów w Polsce, również tych ewangelicko-augsburskich. Tu też cieszono się ze zmartwychwstania i proszono o dar przemiany. Prosimy dobrego Boga, by moc zmartwychwstałego przemieniała także naszą rzeczywistość. Właśnie tego w większości dotyczyły dziś homilie. Jak żyć i jak zmieniać swe życie. Życie nasze ma sens tylko wtedy, gdy dotrzymujemy słowa, które dajemy Bogu i ludziom. O tym przywracaniu sensu w życiu ludzi mówił też metropolita warszawski. O sensie życia społecznego czy polityce. Jakże często straciła ona swój sens. Stała się często zabawą dorosłych ludzi, walką nie tylko na słowa, walką jeden przeciw drugiemu, bez porządkującej idei dobra państwa. Biskupi często dziś mówili o ojczyźnie i narodzie, o zagrożeniach, które piętrzą przed nim różne osoby i sytuacje. Bo próbują nam mówić, że już nie czas dzisiaj na naród, na narodowość, na pamięć o narodzie, na mówienie o narodzie. W swym kazaniu przewodniczący Episkopatu Polski mówił o salonach warszawsko-krakowskich, o nauczaniu historii i patriotyzmie. Znieważają pseudo-Polacy. Mówił o sytuacji kraju i działającego w tych warunkach Kościoła. Ktoś za tym stoi. I niech mi nikt nie mówi, że to przypadek, że się tak rozwija sytuacja w Polsce, że ten antyklerykalizm jest podsycany przez, dobrze wiemy, przez jakie środowiska. Dobrze wiemy. O tym, że jest potrzebna głęboka prawda o Kościele, mówił też metropolita krakowski. O tym, że zbyt często są akcentowane i ukazywane słabości jednostek. Kościół nie jest własnością pasterzy. Kościół to sprawa nas wszystkich. To wspólnota otwarta dla wszystkich. Jednak metropolita gdański ostrzegał, że to szatan. Diabol, szatan. Może podżegać do walki z Kościołem i jego duchowieństwem. Wciąż tli się duch wyjaśnienia całej tajemnicy tej tragedii. Nawet dziś i nawet tu sprawy doczesne wymieszały się z tym, co wieczne. Paweł Puska, Fakty.